krzesła Lovell to idealna propozycja do jadalni utrzymanej w stylistyce lat 60. Co do zaoferowania mają te meble? Sprawdźmy sami. Zacznijmy może od wymiarów stołu. Stół ma 90 cm szerokości, 150 cm długości i 75 cm wysokości. Jeśli chcemy, możemy zmienić całkowicie długość, która domyślnie wynosi 1,50 m, poprzez dostawienie dodatkowych części po bokach. Możemy dostawić jedną taką wkładkę z jednej strony lub dwie wkładki z obu stron. Wkładki poszerzające montuje się na takich oto haczykach. No i zaraz zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Poszerzyć można stół aż do 2,50 m przez dostawienie dwóch takich wkładek. Wkładka poszerzająca stołu wygląda w taki oto sposób. Trzeba przyznać, że jest nieco specyficzna. Ma ona dwie nóżki, które umieszcza się w takich otworach zamieszczonych w stole. Klamerki są już dokładnie zapięte. Teraz możemy przyjrzeć się fakturze, wstawki i blatu. Najważniejszy szczegół, który widać od razu, jest taki, że faktura drewna przebiega w kierunku prostopadłym do blatu stołu, co na pewno przez niektórych będzie postrzegane jako minus, natomiast jeśli stół jest przykryty obrusem, na pewno nie stanowi to żadnego problemu. Cechą stołu są zaokrąglone w charakterystyczny sposób krawędzie, dzięki którym rodzic nie musi się już obawiać o bezpieczeństwo swojego dziecka poruszającego się po jadalni. Bardzo ważną cechą są również sfazowane w charakterystyczny sposób krawędzie, całkowicie zmieniające wygląd tego stołu. Jeśli chodzi o wykonanie, całość jest dostępna w dębie naturalnym, co zapewnia jakość i trwałość na bardzo długie lata, ale oprócz tego wariantu tutaj mamy do dyspozycji również biel. Przy czym warto nadmienić, że nie jest to całkowicie gładka biel, jednolita, ale biel, przez którą prześwitują, podobnie jak w tym wariancie, piękne, naturalne słoje drewna. Warto zwrócić również uwagę na charakterystyczne i bardzo solidne nogi stołu, delikatnie pochylone, nadające mu bardzo elegancki wygląd. Myślę, że teraz przejdziemy do krzeseł Lovell. Są one dostępne w dwóch wybarwieniach. Tu akurat widzimy piękny haber. Natomiast do dyspozycji mamy również fuksję, która wygląda dokładnie tak, jak tutaj widzimy na przykładzie komody z tej samej kolekcji. Krzesła te są wykonane z wełny, co na pewno świadczy pozytywnie o ich jakości, jednak wydaje mi się, że może być nieco kłopotliwe latem, kiedy temperatury sięgają bardzo wysoko. Warto także wspomnieć, że krzesła są odpowiednio wygięte, dopasowując się do kręgosłupa siedzącej osoby, co dodatkowo zwiększa komfort zasiadających przy stole biesiadników. Warto zwrócić również uwagę na eleganckie i bardzo precyzyjne wykończenie krzeseł. Spójrzmy sami. Szef jest wykonany w bardzo dbały i precyzyjny sposób i myślę, że nie musimy absolutnie martwić się o jego jakość i o to, że przykładowo rozerwie się podczas jakiegoś domowego wypadku. Jest on wykonany naprawdę bardzo precyzyjnie. Mam nadzieję, że ten opis pomoże Wam nieco w wyborze, a jeśli chcecie więcej, sprawdźcie koniecznie nasz kanał na YouTubie albo wejdźcie na www.twojemeble.pl, gdzie sprawdzicie m.in. wszystkie warianty kolorystyczne wybranych przez siebie mebli.